Amerykanin Elias Howe jako pierwszy opatentował zapięcie przypominające suwak w 1851 roku. Nigdy nie sprzedał tego patentu. W 1893 inny Amerykanin, Whitcomb Judson, zaprojektował podobne urządzenie nazwane zapięciem ściskowym. W końcu zatrudnił kanadyjskiego inżyniera Gideona Sandbacka, żeby uprościł projekt. W 1917 wspólnie opatentowali współczesny zamek błyskawiczny. Zęby suwaków zrobione są z metalu, plastiku lub nylonu. Część suwaka zrobiona z materiału nazywana jest taśmą. Zazwyczaj jest to poliester, ale czasem także bawełna lub niepalny materiał. Metalowe suwaki robi się przepuszczając długą taśmę przez specjalną maszynę podającą ze szpuli płaski metalowy drut przypominający tasiemkę. Jak widać w zwolnionym tempie, maszyna odcina małe kawałki z drutu i przepycha je przez matrycę formującą kształt zęba. Następnie zaciska je wokół jednego brzegu taśmy. W sekundę powstaje 45 zębów. Te są zrobione z aluminium. Twardsze suwaki mają zęby z wytrzymalszych metali, takich jak nikiel lub mosiądz. Zależnie od modelu, zęby mają od 3 do 10 mm. Im są szersze, tym muszą być grubsze. Pracownik umieszcza dwie taśmy z metalowymi zębami w maszynie, która je połączy. Połówki wpasowują się w siebie, tworząc suwak. Stąd trafia on do maszyny, która najpierw myje go, zbierając opiłki metalu pozostałe po wycinaniu zębów. Po wysuszeniu zamka maszyna nakłada na niego warstwę ciepłego wosku. Dzięki temu głowica będzie przesuwać się gładko po zębach. Następny krok to urządzenie dzielące. Usuwa zęby z odcinków o długości 4 cm w stałych odstępach. Później taśma zostanie tu przecięta. Z jednego długiego powstanie wiele krótszych suwaków. Są dwa podstawowe rodzaje zamków błyskawicznych. Z zamkniętym końcem, czyli takie, które nie rozdzielają się na dwie osobne połowy po otwarciu do końca, potrzebują one blokady z grubego kawałka drutu ustawionego w poprzek. Po otwarciu suwaka zatrzymuje on głowicę i zapobiega całkowitemu rozdzieleniu połówek. Drugim rodzajem są suwaki, które po rozsunięciu do końca dzielą się na połowy. Takie rozwiązanie stosowane jest na przykład w kurtkach. Na końcu takiego modelu maszyna zostawia puste miejsce, w które następna maszyna wepnie metalową końcówkę. Końcówka jest podłużnym kawałkiem metalu montowanym na jednej połówce. Pasuje on do zapinki montowanej na drugiej połówce. Kolejna maszyna instaluje ruchomą głowicę. Popatrzmy w zwolnionym tempie, jak otwiera po kolei każdą przerwę i wczepia głowicę w zęby. Na początku suwaka montowany jest ogranicznik z kawałka płaskiego drutu. Zapobiega on spadnięciu głowicy po zapięciu całego zamka. Na koniec taśma jest przecinana, oddzielając poszczególne gotowe suwaki. Plastikowe suwaki robi się trochę inaczej niż metalowe. Taśma jest ta sama, ale zęby powstają z granulek plastiku. Maszyna roztapia je i wypluwa ciekły plastik na formę kształtującą pasy zębów. Wszystko stygnie niemal natychmiast i twardnieje. Pas jest przybijany do taśmy. Automat produkuje suwak o z góry ustalonej długości. Zbędne fragmenty plastiku ze środka są roztapiane i wykorzystywane ponownie. Łączenie dwóch połówek wykonuje się ręcznie.
przy okazji pracownicy sprawdzają, czy plastikowe zęby są poprawnie odlane. Na koniec maszyna zakłada wszystkie pozostałe elementy.